Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj taki krótki odcineczek, w którym chcę Wam pokazać, czy jest sens zakładać wózki ceramiczne, kompletne, które kosztują nawet po kilka tysięcy. Te tańsze, no jesteśmy w stanie, powiedzmy, do 105 kupić za około 500-600 zł, ale czy można to jakoś fajnie zamienić? W tej chwili odkręciłem w kółeczka z Ultegry oryginalne i chciałbym Wam pokazać, jaki ja zamiennik zastosowałem, który kosztował mnie około 90 zł. No, niech będzie 100 zł. Uwaga, mamy kółeczko z Ultegry. Zobaczcie, jak ono się kręci. Tak się ono kręci. Czy w tą stronę, czy w tą, tak się kręci. Nawet jak założymy, to dla wiarygodności na wózeczek, to zobaczcie, nawet poluzuje. Tak to się kręci. Założę drugie. Także tak to wygląda. A teraz Wam pokażę. Za czyste już nie jest. Kółeczko. Taksa. Gotowi jesteście zobaczyć, jak się kręci. Jeszcze w tą stronę. Żeby nie było, w środku jest normalnie uszczelnione łożysko. Nie wiem, czy uda mi się pokazać na drugim. Teraz Wam pokażę. No. Widzicie, jest normalne łożysko z kuleczkami ceramicznymi i tak to się kręci. To jak mówię, kosztowało mnie około 100 zł. A teraz ciekawostka kolejna. Te kółeczka mnie kosztowały bodajże 10 euro, czyli cena około, no na chwilę obecną, 45 zł. Też są niby ceramiczne kółeczka, łożyska. Także zobaczcie. A tu mamy Ultegry. Sami odpowiedzcie sobie już na to pytanie. Czy warto płacić kilka tysięcy, jak można mieć to samo za kilka złotych? Napiszcie w komentarzach Wasze doświadczenia, jeśli chodzi o tuning tego typu i jakie Wy stosujecie technologie w swoich wózkach. Jeśli podobało się, łapeczka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się. Hej!